Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym przypomnieć Ci pewną łacińską maksymę. Nie będę tu kaleczył języka i mówił jej po łacinie. Pokażę Ci ją na ekranie. Ale maksyma brzmi: cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca. Co to ma wspólnego z biznesem? Dlaczego akurat tą maksymę chcę Ci dzisiaj przedstawić? Zobacz właśnie w tym filmie. Film mega krótki, ale treściwy, więc zapraszam do oglądania. Po prostu zapraszam. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Łacińska sentencja cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca jest tą, którą ostatnio przypomniała mi się przy pewnym kliencie, który stwierdził, że nie ma czasu na robienie pewnych rzeczy. I gdy wspomniałem o tym, że w takim razie to nie jest sztuką odpuszczenie pewnych rzeczy, tylko odpowiednio ich poukładanie, tego dnia nie bardzo chciał podjąć ze mną dalszą dyskusję. Ale po paru dniach przekonał się, że jednak warto i powrócił do tematu. To rzadki przypadek. Mam wiele takich sytuacji, że proponowałem ludziom, żeby robili pewne rzeczy. Oni mówili, tak, to fajny pomysł, po czym nie robili. Albo robili bardzo krótko. I tak to dosyć często wygląda. A musisz pamiętać o tym, że marketing to jest bieg długodystansowy. To nie jest tak, że puścisz jednego posta, parę lajków dostaniesz i już świat zwojowany, już będą tysiące klientów. Bo to tak po prostu nie działa. To jest bieg długodystansowy. Niektóre działania trwają tylko kilka miesięcy i już przynoszą efekty. To wcale nie znaczy, że należy je porzucić. Tutaj chciałbym przypomnieć Ci coś, o czym wspominam w filmie na temat sprawdzania listy według checklisty Mirka Burnejki. Jednym z punktów takich, który Mirek wymienia w swojej checkliście, jest: czy masz stały proces pozyskiwania klientów? Dużo osób, szczególnie takich, które są freelancerami czy pracują pojedynczo w swojej firmie, uważa, że fajnie, złapałem teraz klienta, to już nie będę teraz się starał, bo teraz nad tym pracuję, to już się nie staram pozyskiwać kolejnych. Nie rozumieją tego, że lepiej, żeby to klient czekał na to, że ja mam czas, niż ja mam czekać, aż klient teraz znajdzie czas, żeby do mnie przyjść. Bo ja wtedy nie mam za co zapłacić rachunków. Nie mam za co zapłacić swoich rachunków. Ja muszę mieć stały dopływ klientów. To nie jest tak, że robię jednego nawet wielkiego grubasa i już sobie odpuszczam, tylko stały dopływ klientów. To jest praca codzienna i u podstaw. I troszkę chciałbym o tym jeszcze wspomnieć. Nikt nie jest mądry, jeśli nie jest cierpliwy. To kolejna maksyma łacińska, którą warto tutaj przytoczyć. Bo sporo naszych działalności, które musimy wykonywać, wiąże się z cierpliwością.
to wiem, że to jest cecha, której bardzo często dzisiejsi współcześni ludzie nie mają, albo jej mają po prostu za mało. Tak jest dosyć często, ale ta cierpliwość jest bardzo, 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 bardzo ważna, bo ona dopiero powoduje to, że nam wychodzi, powoduje nam to, że działa. To, że będziesz cierpliwy, to już wygrywasz ze swoją konkurencją. Już jesteś według zasady Pareto w tych 20%, które jednak zdecydowały się to robić, a te 80% odpadło. Tutaj pewna moja znajoma pani psycholog wita swoich zawodników. Pani psycholog zajmuje się to akurat sportami walki, w ogóle walką, i dosyć często przygotowuje zawodników na zawody, którzy mają walczyć. Jak to działa? No działa to w ten sposób, że ci zawodnicy, którzy są przez nią przygotowywani, na początku są często przez nią witani słowami: gratuluję ci, już jesteś zwycięzcą, bo to, że przyszedłeś na trening, a porzuciłeś masowanie ekranu smartfona i ćwiczenie tylko kciuków, to już jest twoje zwycięstwo, bo dałeś się oderwać od tego smartfona, bo udało ci się oderwać od tego, żeby zajmować się rzeczami, które nic ci nie dają na dłuższą metę. Bo nie oszukujmy się, to nic na dłuższą metę nie daje. No mało jest takich ludzi, owszem, każda reguła ma swój wyjątek, że pogooglają i coś odnajdą. Są tacy, jak najbardziej. Ale to jest naprawdę, to już nawet nie jest te 20%, to jest 0,0020% tak zwany promil ludzi, tych, którzy masują ekran smartfona beznamiętnie i bez sensu zupełnie. I tak naprawdę często wspominają o tym, że nie ma Facebooka, to nie ma internetu. To już totalny kretynizm, jeżeli ktoś tak uważa, bo zasoby, które są w internecie, są tak ogromne, tak niesamowite. Mamy tak, jako człowiek, niesamowite możliwości w dzisiejszych czasach, że jeżeli się ograniczamy tylko do Facebooka, to naprawdę, przykro mi Boże, no naprawdę nie mam słów do tego, jak takiego kogoś określić. Więc cóż mogę wspomnieć? Pomyśl o tym. Pomyśl o tym, przemyśl tą maksymę. Nikt nie jest mądry, jeśli nie jest cierpliwy. No dobra, a jak to wszystko odnieść do swojego biznesu już tak konkretnie? Bardzo proszę. Strona internetowa. Czyń rozważnie i patrz końca. Właśnie. Czyń rozważnie i patrz końca. To nie jest tak, że praca nad stroną internetową kiedykolwiek się kończy. Bo strona internetowa, jak o tym wielokrotnie wspominam, nie jest z betonu. To nie jest tak, że raz się ulało pomnik i tyle. Czy tam filar. I tyle. Ona musi być cały czas rozwijana, bo technologie się cały czas zmieniają. Oczekiwania klientów coraz się bardziej zmieniają. Tam się cały czas coś powinno dziać. Cały czas coś się powinno zmieniać, dodawać i tak dalej. Powinno się ulepszać. Tak jak rośnie twój biznes, tak powinna rosnąć twoja strona internetowa. Ona wymaga pracy. Cały czas pracy. Zbudowanie społeczności w social mediach to jest praca u podstaw. Praca, która się nigdy nie kończy. Tutaj wiele osób mówi, no dobra, ale ja nie mam na to czasu, bo widocznie źle to robisz. Bardzo prosta metoda jest następująca. Tutaj uczę swoich klientów tego. Jeżeli chodzi o wstawianie postów na social media, w wypadku Facebooka i Instagrama robisz to z ekranu menadżera. Wcale nie musisz wchodzić bezpośrednio na Facebooka czy na Instagrama i dopiero dodawać tam postów. Co to powoduje? To, że podchodzisz do tego beznamiętnie. Ty masz opublikować materiały. I ostatnio mam przykład pewnej klientki, której to pokazałem,
I sama stwierdziła, że przygotowanie i wrzucenie materiału obecnie zajmuje około od 5 do 15 minut. To jest wszystko. A może siąść w jedno niedzielne popołudnie i naklikać tych materiałów na najbliższy tydzień. I nie ma problemu, już ma z głowy, nie musi tam zaglądać. Jednak drugą sprawą jest utrzymywanie społeczności. Tu jest trochę większe, są schody. Ale też przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny możesz to zrobić. Ustawiasz sobie minutnik, masz, nie wiem, 15 minut na zrobienie tego. Trudno, nie wyrabiasz się w 15 minut? Sorry. Kończymy, wychodzimy, wyłączamy. Bo nie masz tracić czasu. Bierz pod uwagę, że ty nie masz być czytaczem, połykaczem tych treści. Ty masz je publikować jako przedsiębiorca. Bo to powoduje to, że twój biznes będzie rósł, że będzie odnajdywany. Że nie będziesz wydawać ciężkich pieniędzy na reklamę. Zawsze płacisz, za wszystko. Tutaj też. Płacisz swoim czasem. Ale wcale nie musisz być tak rozrzutny i rozrzutna, żeby tam aż godzinę na tym spędzać. Masz wejść, zrobić swoje, dziękuję, wyłączam, wychodzę. Tyle. Koniec. I wywal social media z telefonu. To głupi pomysł. Mieć takie rzeczy. Albo sobie po prostu zafunduj drugi telefon właśnie do social mediów. Wtedy go zostawiasz, dziękuję, koniec zabawy. See you later, Walligator. Ten patent sam teraz stosuję i bardzo się sprawdza, więc polecam. Kanał na YouTubie. No i to samo. Czyń rozważnie i patrz końca. Jeżeli zaczynasz nagrywać filmy, to je nagrywaj. Trzymaj się tego, że nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, może dwa razy w tygodniu pojawia się jakiś materiał. Ale ma się pojawić, a nie 3-4 filmiki i koniec. Kanałów, gdzie jest 15 filmików, są miliardy. Sam mam założonych kanałów w tym momencie naście. O różnej tematyce, dlatego zakładałem osobne kanały. I tak to po prostu wygląda. I teraz pytanie, jak ty do tego podchodzisz? Czy rzeczywiście masz takie ilości różnych kanałów pozakładane, czy nie? Nawet jeżeli masz ten jeden kanał, to czy tam pojawiają się regularnie firmy? Bo wiele ludzi dochodzi do tego, a dobra, zrobiłem 5 filmów, oglądalność tam 2-3 osoby, to po co będę robić dalej? Popatrz, ja w tym momencie na moim kanale mam blisko 300 filmów. Niektóre obejrzało mniej niż 10 osób. Czy ja się tym przejmuję? Nie. Bo wiem, że im pójdę dalej, to tym bardziej to się wszystko rozkręca. Ja powinienem się już załamać, bo niektóre materiały, no jeżeli ogląda 6 osób, to w ogóle marnota. Ale to może dlatego, że słabo to wypromowałem, może słabo to gdzieś pokazywałem. Może trzeba przypominać te materiały co jakiś czas oglądającym. I właśnie to zaczynam robić. Zacząłem stosować tą technologię. I wiesz co? Zaczynają oglądać inni, kolejni te materiały. Więc może warto to robić. I uważam, że warto, bo sam już mam klientów, którzy przychodzą i mówią, wiesz co, obejrzałem twój filmik i wiem, że z tobą możemy zrobić fajny interes. Proszę bardzo, zapraszam. Już mam świadomego klienta. Ja już nie musiałem kogoś namawiać, nie musiałem wysyłać cold maili czy zimnych telefonów wykonywać do ludzi, co wiem, że różnie działa, raczej słabo, ciężko. Nie bawiłem się w ten cały prospecting, bo idę tą ścieżką, tą, gdzie po prostu klienci sami mnie znajdują i sami do mnie przychodzą. Tego tobie też życzę. Ale do tego, żeby do tego doszło, musisz konsekwentnie robić, 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 robić. Nie patrzeć, że jest mało. Robić dalej. Robić. Masz tematy? Nagrywaj. Po prostu. A na pewno prowadzisz biznes, w którym można coś zrobić i coś fajnego nagrać. Tutaj czas na reklamę moich usług dotyczących wideo. Pozwolę sobie na małą reklamę. Jeżeli potrzebujesz kogoś, kto poprowadzi ci kanał na YouTubie lub
pomoże stworzyć materiały do tego, aby je tam zamieścić i dzięki temu dotrzeć do ponad 2 milionów klientów w Polsce i ponad 2 miliardów na całym świecie, to właśnie świetnie trafiasz. Chętnie Ci w tym pomogę. Zapraszam do kontaktu na dole filmu, na pewno go znajdziesz i porozmawiajmy. Może będę mógł Ci pomóc. Podcast, blog i tak dalej. Czyń to rozważnie i patrz końca. Czyń rozważnie, bierz pod uwagę to, że to nad tym trzeba pracować. Zamieszczenie jednego, dwóch wpisów, które były hura optymistyczne, a potem było słabo, tak to działa. Jeden wpis czyta 100 osób, a drugi tylko 2. No to pomyśl dlaczego. Może nie w punkt, może nie odpowiadasz na te pytania, co powinny być. Może jest słaby nagłówek, tytuł, a może treść była słaba. No, zastanów się nad tym. No, fajnie jest mierzyć nie tylko to, ile osób weszło na dany artykuł, ale też jak długo go czytali. No to jest bardzo fajna wiedza, bo wtedy wiesz, czy rzeczywiście te rzeczy ich interesowały, co były na tej stronie, w tym twoim artykule. Zobacz to. Postaraj się mierzyć. Jeżeli nie umiesz mierzyć, no to trzeba znaleźć kogoś, kto pomoże ci to wdrożyć, tą analitykę i będzie to mierzył. Będziesz mieć świadomość wtedy, co się bardziej czyta, co nie, tak? Tutaj Ci podpowiem, że są artykuły, które ja doskonale wiem, że jak napiszę coś, nie będę tutaj zdradzał takich rzeczy, to będzie się świetnie sprzedawało. Ale nie zawsze mi o to chodzi. Wolę pójść w rzeczy, które są bardziej przemyślane i treściwe i po prostu jestem znany z tego, że na mojej stronie są naprawdę treści warte przeczytania. No to będę zapraszam, Boże, dzisiaj sama reklama z reklamą, na moją stronę sukcesstudio.pl. Poczytaj sobie te artykuły, które są tam. Większość z nich jest naprawdę dobrze przemyślana i wiem, co proponuję i wiem, co mówię. Zobacz samemu. Łacińskie maksymy, mimo że wymyślone ileś lat temu, doskonale się sprawdzają na co dzień. Ta, którą dzisiaj przedstawiam, cokolwiek czynisz, czyni rozważnie i patrz końca, jest jedną właśnie z takich maksym, które warto dobrze przemyśleć. Cokolwiek czynisz, czy robisz stronę, czy bloga, czy prowadzisz social media, czy rozwijasz firmę, rób to rozważnie. Przemyśl co i jak i tak dalej i rób to rozważnie. I po drugie, co często ludzie w dzisiejszych czasach, w szybkich czasach, gdzie chcemy szybko wszystko dostać, nie patrzymy tego końca. Nie czekamy, nie mamy cierpliwości na to, aby poczekać na nagrodę, którą dostaniemy, jeżeli dojdziemy do mety. Chcemy tą nagrodę już, ale to tak nie działa. To często tak nie działa. Najczęściej jest tak, że trzeba cierpliwie poczekać i wtedy zacznie to przynosić efekty. Dotyczy to wszelkiej działalności marketingowej szczególnie. Marketing jest biegiem długodystansowym. To jeszcze raz chcę przypomnieć. To jest bardziej maraton niż spacer. Trzeba rozłożyć odpowiednio siły. Trzeba przygotować się na to, że to będzie trwało, że będzie bolało, że będzie trudno, ale efekt będzie. Bo dobiegniesz w końcu do tej mety i osiągniesz to, co oczekujesz osiągnąć. Tego Ci oczywiście życzę. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Jeżeli film Ci się spodobał, poproszę łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. Będziesz dostawać powiadomienia, jeśli pojawią się nowe filmy na moim kanale YouTube Sukces Studio pisane razem. Zapraszam Cię oczywiście też na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz dużo fajnych artykułów, materiałów, filmików, rzeczy, które pomagają w rozwoju biznesów, a także w codziennym życiu, bo dużo takich ciekawych życiowych porad myślę, że tam znajdziesz, więc warto poprzeglądać zawartość mojej strony. Jeżeli chcesz dostawać na co dzień powiadomienia, znaczy raz w tygodniu o tym, co ciekawego znalazłem, odkryłem,
co przygotowałem, no to skorzystaj z mojego newslettera. Taki newsletter możesz się zapisać na mojej stronie sukcesstudio.pl. Tam będziesz dostawać raz w tygodniu taką informację, co ja nowego opublikowałem, ale też to, co nowego odkryłem, co nakręciło mnie dalej do dalszej zabawy, dalszej pracy. I cóż, mam nadzieję, że to będzie inspiracją do tego, żeby rozwijać swój biznes, czy po prostu żyć lepiej, czego Ci oczywiście życzę. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, życzę Ci wszystkiego dobrego, niech Ci się wszystko dobrze układa. Niech moc będzie z Tobą, jak to mówią w pewnym słynnym filmie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.